Hoka Hejsi widziały Janusz Pijanka, zobaczcie. Memoriał Belu to się nazywa, tak? Jesteśmy, proszę Państwa, na kolejnym miejscu, gdzie żołnierze amerykańscy walczyli, zginęli. Tu mają cmentarz, tu są pochowani. Memoriał taki mamy. I jesteśmy pod Chateau Thierry. Ja Wam to pokazuję, żebyście widzieli. Tu kolejna flaga, druga, bo tam jest pierwsza. A tu jest druga flaga. W cieniu jestem, więc zaraz łapanie tu ją przybliżę. No i szlakiem bitew. Ale słuchajcie, wychodząc z tego tam, w Chateau Thierry, pod tego monumentu, zauważyłem, chyba drugi dywizjon miał głowę Indianina wyszytą na ramieniu. I znalazłem właśnie, nawet kolega inny nie zauważył tego, ani drugi. Sam to wziąłem, wpadłem na to, dlatego że ja mam bardzo podzielną uwagę, proszę Państwa. A że się interesuję Indianami, co widać po moim talizmanie, amulecie, to wiecie, że taka jest prawda. Tu zobaczcie. Tu jest rząd krzyży, czy imienni, czy bezimienni. Zobaczcie, ile krzyży tu jest. Na pewno nie jeden Indianin. To jest z marmuru. Proszę ja Was. To jest z marmuru. Wszystko. Tam jest jakaś kaplica jeszcze. Zobaczcie. Amerykańskie gwiazdy. Niesowieckie. No i tutaj taki monument jest zrobiony. Masa krzyży. Zobaczcie. I oni polegli na to tylko, że jakiemuś psychopacie się zachciało wojny, tak jak obecnie na Ukrainie. W 2000 roku to ufundowali. Wieża, ala kościół, ala coś. I tędy żeśmy przyjechali, proszę ja Was. Pokażę, gdzie widziałem. I zobaczymy tu jakiś memoriał jeszcze. Żeby film był długi, bo mówicie, że za krótkie filmy. Panie Dawid z Podłasku, pozdrawiam. Jadę do Pana z Krakowa. Pan do mnie zadzwoni, właśnie ładuje telefon i jedziemy do Zakopanego. Po ten traktorek. Hoka hej. To wygląda jak kapliczka. To jest kapliczka. Ołtarz. Amerykańska prawdziwa flaga. Haftowane gwiazdy ma. Nie będę szukał tych nazwisk, tylko parę Wam pokażę. Baker jakiś tam inny. 26-23 lata, zobaczcie, jakie młode chłopaki z Nowego Jorku, z Wisconsin, Rhode Island, Oregon, Arkansas, zobaczcie, Nowy Jork, Pensylwania, Indiana. Mnie najbardziej interesują takie nazwy indiańskie, wiecie, o tym Hoka Hejsi widziałem. I to by było na tyle.